Słuchajcie, omówimy sobie dzisiaj stanowiska, bo na razie właściwie jedyne stanowisko, jakie mieliśmy, to było takie już gotowe. Czyli co? Dwa ringi połączone łańcuchem i dwa tutaj takie poluszka. Widzimy? Ok, ale to nie oznacza, że tylko takie występują, ponieważ mogą zdarzać się również inne stanowiska. Nie, przykładowo tutaj. Zobaczcie sobie, mamy takie dwa ringi niepołączone łańcuchem. Nie? Może się też zdarzyć tak, że już na innych etapach ludzie budują stanowiska ze specjalnych przyrządów, tak zwanych kości. Nie? I na przykład łączą dwa punkty. I teraz tak. Jakbyście mieli na przykład wymienić cechy stanowiska, tak zwane przymiotniki, to jakie chcielibyście, żeby wasze stanowisko było? Trwałe. Trwałe, czyli można powiedzieć, że żeby przeżyło nawet ciebie, tak? Nie, ogólnie chodzi o to, żeby było bezpieczne. Nie, to przede wszystkim. Dlatego między innymi, jak buduje się stanowiska, to daje się dwa punkty. Nie, żeby było po prostu bezpiecznie. Nie, i łączy się je w jakiś sposób. Nie? I teraz pokażę wam, jak możemy zbudować takie stanowiska. Nie, zwróćcie sobie uwagę tutaj. Mogę jednego... albo dwa ekspresy. Zobaczcie sobie, jeśli będziemy mieć taką sytuację, że mamy dwa ringi, to nie robimy czegoś takiego, że łączymy na przykład ekspresem i dopinamy, ale trzeba już zrobić coś innego. Wpinamy sobie tutaj dwa karabinki, najlepiej szerokim w dół, przeciwstawnie zamkami, czyli zamki na zewnątrz, i łączymy je taśmą. Ok. Żeby nam lepiej się układało, to strzycie na przykład od taśmy wysyłamy jak najwyżej, żeby nam nie przeszkadzało. I co? Taką taśmę dopinamy HMS-a. Tutaj. Ok. Zobaczcie sobie. Mamy coś takiego, że dwa punkty są połączone i na tym stanowisku jest jeden błąd. Dlatego między innymi dobrze jest oglądać filmiki na YouTubie w pełni, a nie na zasadzie, że coś może być wyrwane z kontekstu. Jak myślicie, co jest nie tak? I niech to nie, będzie ekipa, która jeszcze nie wie, o co chodzi. Co jest nie tak w tym stanowisku? Co jest nie tak w tym stanowisku? No, że taśma przyjmuje obciążenia jest dostatecznego? No nie, no tak właśnie ma być, że właśnie taśma, chodzi o to, żeby połączyć dwa punkty za pomocą taśmy. Taśma wytrzymuje 2 tony, więc nie powinna się urwać nawet pod tobą. Coś jeszcze wam przychodzi do głowy? Pętelka na dole. No ty już to wiesz. Nie? Słuchajcie, o co chodzi? Jeśli jeden z punktów nam wypadł, to może nam wylecieć karabinek. Widzimy, o co chodzi, ale jeśli zrobimy taką pętelkę, jak to powiedział, albo precelek, wtedy, jeśli nam się jeden z punktów urwie, to zatrzyma się nam. Widzimy, o co chodzi. I mamy tutaj tak zwane stanowisko samonastawne. Dlatego, że jeśli nim kręcimy w jedną, w drugą stronę, to zobaczycie, karabinek przesuwa się na taśmie i cały czas to stanowisko jest obciążone. Widzimy? Okay. Jest to tak zwane stanowisko samonastawne. Kolejnym stanowiskiem, jakie możecie poznać, to zobaczcie sobie, dwa punkty łączymy i robimy tutaj taki duży węzeł, taką kluczkę. Dopinamy. Jest to tak zwany pająk. Jak zobaczcie, jest to jedno ze stanowisk kierunkowych. Na zasadzie połączyliśmy i wisimy spokojnie na tym. Nie? Kolejne stanowisko, jakie możemy zrobić, to jest tak zwany motyl. Bierzemy sobie tutaj węzeł po środku. Motyl dlatego, że zobaczcie sobie, mamy takie tutaj skrzydełka. Dopinamy tutaj karabinek i też dwa punkty są połączone. Ok, trzymamy trzy stanowiska. Jakie to były? Samonastawne, pająk i motyl. Które jest najlepsze? To zależy.
To zależy, oczywiście, że tak. Nie? Każdy z nich ma swoje plusy, minusy i zaraz sobie ją mówimy. Ok. Wracamy do stanowiska samonastawnego. Ok. Jak myślicie, jakie są jego plusy i minusy? Samonastawne. Czyli cały czas dwa punkty są obciążone, co jest dosyć dobrą opcją, jeśli na przykład mamy słabe punkty. No nie? O wiele lepiej się to sprawdza, jeśli mamy na przykład stanowisko z własnej asekuracji. Nie? Ale to już powiedzmy troszeczkę inne tam wchodzą detale, także nie będziemy się jakoś tu specjalnie wgłębiać. Co jeszcze jest według Was plusem lub minusem? Co się stanie, jak spadnie kamień i na przykład przetnie nam taśmę? To wyleci. Wyleci, wszystko wyleci. My wylecimy i zginiemy. Nie? Więc jest podatne na zniszczenie przez na przykład spadający kamień. Nie? Jeśli na przykład też jeden z punktów by wypadł, zobaczcie sobie, mamy takie dosyć duże szarpnięcie na stanowisku. Nie? Więc nie jestem jakoś specjalnie wskazany. Nie? Jest też proste, szybkie do zrobienia. Jest to jakiś tam powiedzmy plus. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że jeśli na przykład robimy stanowisko z taśmy, to kąty między tą taśmą powinien być kąt ostry, maksymalnie kąt prosty. Nie? Czyli mniej więcej coś takiego. Jeśli jest kąt rozwarty, to wtedy już dosyć duże działają siły na stanowisko i nie jest to najlepsza opcja. No i teraz tak, jeśli mamy taśmę zrobioną w sposób samonastawny, to żaden węzeł nie pochłania taśmy, więc ona jest powiedzmy dłuższa. Jak będzie dłuższa, to kąt będzie bardziej ostry. No więc to jest jakaś tam powiedzmy przesłanka do zrobienia. Ok. Tak powiedzmy są plusy, minusy. Jeśli z kolei zrobimy stanowisko kierunkowe typu pająk, no to jakie są jego plusy, minusy? Trudniej się gra. No, ale też jakoś kamień nie sekundowo nie. Bardziej odporny. Jak przetnie kamień, no to mamy jeszcze drugi punkt. Nie? Z drugiej strony nie ma samonastawności. Zobaczcie sobie, jak przesuniemy się w bok, no to działa tylko jeden punkt. Na ringach to nie ma jakieś tam specjalnie dużo znaczenia, no bo zazwyczaj to są dobre punkty. Nie? Węzeł pochłania dużo liny, więc tutaj ten kąt zwiększył się. Nie? Więc w skrajnych sytuacjach może być problem. Ten węzeł jest po prostu duży i on dużo pochłania liny. Jeśli z kolei zrobimy motyla, zobaczcie sobie, jak go można łatwo zrobić. Wypinam sobie z jednego karabinka, więcej przykładam i patrzę, w którym kierunku będzie obciążenie. No to powiedzmy, że na dole. Więc w tym miejscu wiążę sobie kluczkę, dopinam, no i sprawdzam, czy działa. No i teraz tak, w tym układzie ta mała kluczka zajęła mniej miejsca niż ta duża kluczka w pająku, więc powiedzmy więcej taśmy mamy. I co? Mamy też kierunkowy stanowisko, więc jeśli na przykład przesunie się coś, partner będzie na przykład z innego kierunku, to mamy obciążony tylko jeden punkt, ale zobaczcie sobie, można go przesunąć. Ciach. Nie? W miarę łatwe. No a pająku ciężko to zrobić. Nie? Więc podsumowując, no nie? Możecie zrobić każdy z jedno z tych trzech stanowisk, ale oczywiście trzeba wiedzieć najlepiej, które zastosować. Jeśli nic nie grozi, że ono na przykład spadnie, na przykład stanowisko jest pod okapem, to spokojnie możecie zrobić na przykład samonastawne, jak jest na przykład na dobrych punktach. Nie? Jeśli na przykład robicie zjazdy na linii i budujecie stanowisko, łączycie, no to lepiej zrobić stanowisko kierunkowe, bo podczas zjazdów często jest tak, że na przykład ktoś zrzuci jakiś kamień i ten kamień może nam przyciąć linię. Ok. Jeszcze dla tych, którzy ogarniają, można zrobić coś takiego. Samonastawne z tak zwanym ograniczeniem. Zobaczcie sobie. Mamy tutaj stanowisko samonastawne.
dwa węzły. Jak tutaj spadnie na przykład lina, przetnie nam taśmę, no to zatrzyma się na węźle, plus jeszcze mamy mniejsze szarpnięcie. Więc to można powiedzieć, że jest taka hybryda. Więc de facto mamy takie, powiedzmy, trzy podstawowe stanowiska, plus 30 innych, ale to już zapraszamy na kolejne kursy. A nie, no ewentualnie tutaj stanowisko samonastawne z ograniczeniami. Nie? Dobra, no to co? Słuchajcie, działamy sobie i robimy sobie te wszystkie stanowiska. Dobrze? Koniec nadawania.